Cześć, dziś będzie o zakwasach, fakty, obalanie mitów, porady i ciekawostki. Zakwasy, jak nazwa wskazuje, mają coś wspólnego z jakimś kwasem. Chodzi o kwas mlekowy, który powstaje w czasie wysiłku treningowego czy meczowego. Kwas jest odkładany w naszych mięśniach, jednak jest dość szybko zabierany z mięśni razem z krążącą krwią. Przyjmuje się, że po około 2-3 godzinach od wysiłku nie ma go już w naszych mięśniach, ale zależnie od czynników takich jak intensywność i długość treningu, czy nasze żywienie i regeneracja, może to czasem trwać trochę dłużej. Ale przyjmując, że jest to kwestia kilku godzin, po których kwasu już w mięśniach nie ma, skąd więc te potreningowe bóle mięśni, które nazywamy potocznie zakwasami? Jest to tak zwany zespół opóźnionego bólu mięśniowego, która to nazwa ma trochę sensu, bo pojawiają się one po wystąpieniu w naszych mięśniach kwasu mlekowego i po usunięciu z mięśni tego kwasu. Tak naprawdę nie boli nas nagromadzony i trujący w jakiś sposób kwas mlekowy, bo już go tam po prostu nie ma. Bolą nas włókna mięśniowe, które poddaliśmy wysiłkowi. W czasie wysiłków są one poddawane przeróżnym przeciążeniom. Mogą być na przykład ugniatane, rozciągane, kurczone, napinane, rozrywane itd. W ekstremalnych przypadkach mocnych treningów są obrazowo mówiąc rozrywane, aby przystosować się do nowych ruchów, zakresów pracy i obciążeń. Po prostu ich struktura zostaje mocno naruszona, aby przystosować się do nowych warunków i pracy w tych nowych warunkach. Według badań, po poddaniu obserwacji pod mikroskopem elektronowym struktur włókien mięśni szkieletowych, okazało się, że po ekstremalnym wysiłku 20-30% tkanki uległo uszkodzeniu. Włókna wyglądały tak, jakby zostały rozrywane. Uszkodzenia poza mięśniami zaobserwowano także w tkance łącznej, która pełni rolę łącznika elementów mięśniowych. Co ciekawe, bardziej uszkodzone były włókna mięśniowe szybko kurczliwe. Prawdopodobnie dlatego, że podczas gwałtownego hamowania właśnie one jako pierwsze przyjmują obciążenie, zanim włączą się włókna wolno kurczliwe. Uszkodzenia mogą pojawić się tuż po ustaniu obciążenia, ale potem narastają i osiągają swój szczytowy punkt po upływie od 1 do 3 dni. Ćwiczący dostrzega je dopiero dzień lub dwa dni po treningu jako ból mięśni. Co by się zgadzało, bo na przykład w moim przypadku bywa czasem, że na drugi dzień jeszcze nic mnie nie boli, a dopiero w dwa dni po treningu jest apogeum bólu i ciężko jest się czasem ruszyć. Szczególnie przy treningach nowych partii mięśniowych albo po zmianie planu treningowego. Dlaczego więc bóle nie występują zaraz po wysiłku, mimo że mikroskop elektronowy wykazuje istnienie uszkodzeń? Jedna hipoteza mówi, że opóźniona reakcja bólowa jest wynikiem reakcji zapalnych czy obrzęków, które występują dopiero po pewnym czasie. Poza tym zakończenia nerwów bólowych nie znajdują się w komórce mięśniowej, tylko w tkance łącznej, czyli poza komórką mięśniową. W ciągu kilku dni od wysiłku zniszczona struktura jest systematycznie naprawiana przez nasz organizm. Powstałe mikrourazy są wypełniane wartościami odżywczymi, a w konsekwencji nadbudowywane są nowe tkanki w miejsce starych, uszkodzonych, rozerwanych. Na tym właśnie polega cała istota treningu. Ćwicząc, uszkadzamy mięśnie, tworzymy w nich wolną przestrzeń, która, jeśli zadbamy o odpowiednie żywienie i regenerację, jest wypełniana wartościami, białkami, aminokwasami, po prostu budulcami, dzięki którym w konsekwencji uszkodzenia te zostają naprawione i mięsień powiększa się, rośnie, po trochu z każdym treningiem. Dlatego przy treningu siłowym dzielonym dane grupy mięśniowe trenuje się w odstępie kilku dni, aby zapewnić im możliwość pełnej regeneracji. Bólom mięśniowym towarzyszą stany zapalne, które mogą ograniczać naszą ruchomość na drugi dzień po treningu, czy nawet na 2-3 dni, w przypadku bardzo mocnych lub źle rozplanowanych treningów. Przez źle rozplanowany mam na myśli na przykład brak solidnej rozgrzewki, czy rzucenie się na początku treningu na największe ciężary. Warto też lekko rozciągać mięśnie w drugiej części rozgrzewki, w czasie treningu oraz tuż po jego zakończeniu. Niektórzy twierdzą, że rozciąganie po treningu jest niepotrzebnym stresowaniem mięśni, a inni znowu polecają to robić. Z kolei niektórzy polecają rozciąganie przed rozgrzewką, co już na pewno jest błędem, bo bez rozgrzewki mięśnie, ścięgna i w ogóle tkanki miękkie, czyli praktycznie wszystko oprócz kości, nie są rozgrzane i przygotowane do treningu, nie współpracują zbyt dobrze. Może to prowadzić do szybkich przeciążeń, zniszczeń i kontuzji. Więc rozciąganie tylko po choćby wstępnej rozgrzewce, a najlepiej w trakcie wysiłku i ewentualnie po jego zakończeniu. Jak optymalizować sytuację i zmniejszać występowanie zakwasów? Przede wszystkim nie poddawać się po pierwszych treningach. Bóle są największe właśnie na początku przygody ze sportem lub w przypadku powrotu do sportu po dłuższej przerwie, kiedy organizm adaptuje się do nowych obciążeń, wysiłków i do radzenia sobie z ich skutkami. Ból znika z czasem, bo organizm w końcu adaptuje się do zaserwowanych mu obciążeń i radzi sobie z nimi coraz lepiej. Tym lepiej i tym szybciej, im bardziej dbamy o żywienie, regenerację i mądry trening. Brak występowania zakwasów od dłuższego czasu jest dobrym sygnałem do zmiany planu treningu lub zwiększenia obciążeń.
Dobrym sposobem jest też tak zwany trening regeneracyjny na drugi dzień. Jest to takie rozruszanie mięśni, co pobudza w nich krążenie i wszelkie szkodliwe produkty przemiany materii są z mięśni szybciej usuwane, a nowe, świeże wartości odżywcze są w to miejsce sprawniej dostarczane. Trening regeneracyjny musi być jednak, jak sama nazwa mówi, regeneracyjny, czyli o wiele mniejszej intensywności niż trening z dnia poprzedniego. Oczywiście po treningu regeneracyjnym kolejnego dnia przydałaby się chociaż jednodniowa przerwa. No chyba, że jesteście młodzi i naprawdę zaawansowani treningowo. Myślę, że nawet w przypadku potężnych zakwasów warto go zrobić, choćby nas wszystko bolało i miałoby to być tylko kilka kilometrów na rowerze z lekkim rozciąganiem i rozgrzaniem mięśni. Na przykład w profesjonalnych klubach piłkarskich piłkarze tylko czasem dostają po meczu dzień wolny, a zazwyczaj następnego dnia rano muszą się stawić właśnie na taki lekki trening regeneracyjny. Najczęściej w postaci roweru, lekkiej rozgrzewki czy specjalistycznych, lekkich ćwiczeń pod okiem fizjoterapeuty. Kilka dodatkowych procent w walce z zakwasami może też dać naprzemienny zimno-ciepły prysznic zaraz po zakończonym treningu. Pobudza on krążenie poprzez naprzemienne kurczenie i rozkurczanie się naczyń krwionośnych, co usprawnia usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii i kwasu mlekowego. Świetnym i stosowanym na całym świecie, nie tylko przez piłkarzy, sposobem zmniejszenia zakwaszenia mięśni i ogólnego zmęczenia mięśni jest szybkie, gwałtowne ochłodzenie całego ciała lub przynajmniej grup mięśni pracujących najbardziej. W piłce nożnej są to zginacze uda i mięsień czworogłowy. Chłodzi się przez kilka minut w wodzie o temperaturze około 3-4 stopnie Celsjusza. Są do tego celu profesjonalne sprzęty, np. Ice Cool, coś w rodzaju wanny z ciągłym przepływem na bieżąco chłodzonej wody, ale można też, jak to jest robione w wielu profesjonalnych klubach, użyć po prostu beczki z wodą i lodem. Do wody należy wejść jak najszybciej po wysiłku, gdy ciało jest jeszcze mocno rozgrzane. Są jeszcze oczywiście sauna, masaże, kąpiele solankowe czy nacieranie olejkami i maściami. Co do maści, to zapraszam do mojego obszernego vloga na ten temat. Link znajdziecie w opisie filmu i na końcu filmu. Sauna to kwestia sporna. Niektórzy sądzą, że może pomóc lub zaszkodzić, zależnie od tego, jak głęboko zalega nam w mięśniach kwas mlekowy. Jeśli głęboko, to sauna może nasilać ból. Przy stanach zapalnych zaleca się unikać ciepłych kąpieli czy rehabilitacji w ciepłej wodzie, bo te metody mogą podnosić te stany zapalne. Dlatego, gdy stan zapalny jest jeszcze obecny, zaleca się moczenie czy polewanie zimną wodą. A dopiero gdy znika, w celu lepszej współpracy mięśni przy rehabilitacji, poleca się ćwiczenie rehabilitowanie w letniej lub ciepłej wodzie. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie wchodzić do sauny zaraz po zakończonym wysiłku. Po ćwiczeniach ciało jest rozgrzane i zmęczone, więc musi ochłonąć. Wizyta w gorącym i dusznym pomieszczeniu dodatkowo je tylko osłabi, bo gwałtownie zwiększy puls i ciśnienie. Od zakończenia treningu do wybrania się do sauny zaleca się odczekać co najmniej kilkanaście godzin. Odpowiednie żywienie może pomóc w naprawianiu uszkodzeń. Kluczowy jest pierwszy posiłek po treningu, aby jak najszybciej wypełnić powstałe uszkodzenia i dostarczyć do tego celu jak najlepsze paliwo. Powinna to być mieszanka cukrów prostych oraz tych o wysokim indeksie glikemicznym, co oznacza, że bardzo szybko przekształcane są one w glukozę, która z kolei szybko dotrze do mięśni i przekształci się w glikogen. Białko w posiłku potreningowym też powinno być jak najlepszej jakości. Nie polecam proszków i odżywek, ale jeśli podjęliście decyzję, że takie coś bierzecie, to niech to będzie białko o jak najwyższym współczynniku biologicznym. Po prostu najlepsze jakościowo i najszybsze. Zazwyczaj w posiłku potreningowym miesza się szybkie węglowodany z wysokojakościowymi białkami, a unika się tłuszczu, bo spowalnia on wchłanianie w pierwszej kolejności białek, ale węglowodanów też. Ogólnie tłuszcz spowalnia wchłanianie, dlatego uzupełnia się go w pozostałych posiłkach. I też najlepiej, aby był to tłuszcz wysokiej jakości, czyli najlepiej oleje czy oliwy tłoczone na zimno, np. lniany, konopny czy oliwa extra virgin. Czytałem kiedyś, że prozawodnicy, to akurat był chyba artykuł o kulturystach, czyli tych zawodnikach sportów siłowych, którym zależy bardziej na sylwetce, na masie, niż na sile. Robią oni czasem nawet tak, że zaraz po treningu jedzą tylko węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym. Na przykład kilka pieczonych ziemniaków, a dopiero po około godzinie poprawiają już pełnowartościowym, zbilansowanym posiłkiem. W tych ziemniakach oczywiście też jest trochę białka, a to, że są pieczone w wysokiej temperaturze, dodatkowo podnosi ich indeks glikemiczny. Z odżywek ewentualnie poleciłbym chyba tylko aminokwasy rozgałęzione BCAA i jeśli już, to tylko w postaci płynnej lub proszku. Na pewno nie tabletek, ale i tak nic nie zastąpi profesjonalnego podejścia do żywienia. Bo na przykład łykając przed i po treningu najlepsze i najzdrowsze aminokwasy, a potem jedząc śmieci czy balując całą noc, po prostu marnujemy swój czas, pieniądze i wysiłek.
Z witamin na zakwasy poleca się witaminę C w dawce do 1000 mg w ciągu 12 godzin po wysiłku. Warto też pamiętać, że wysiłek fizyczny wypłukuje z naszego organizmu, np. razem z potem, wiele minerałów i witamin, szczególnie żelazo, magnez i potas. Dlatego tak ważna jest urozmaicona, wartościowa dieta. Trenując mocno i jedząc śmieci, możemy mieć przez jakiś czas nawet dość dobre efekty, szczególnie młodzi zawodnicy, z dobrym trawieniem i ogólnie z dobrym wzrostem całościowym ciała. Ale możemy też bardzo szybko wyjałowić nasz organizm i wtedy zaczną się problemy. Aby wprawić mięśnie w ruch, potrzebna jest energia, której dostarczają procesy przemiany materii. Procesy te mogą zachodzić w mięśniach, gdy zostaną one zaopatrzone w odpowiednią ilość tlenu. Odpowiada za to system naczyń krwionośnych. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby wietrzyć pomieszczenia, w których ćwiczymy, przebywamy po treningu oraz naszą sypialnię przed snem i zaraz po przebudzeniu. Jest też hipoteza, że kwas mlekowy może być o wiele wolniej usuwany z mięśni, czy nawet w nich kumulowany w warunkach niedoboru tlenu właśnie. Miałoby to sens, bo brak dostępu do świeżego powietrza jest jedną z przyczyn zakwaszenia organizmu. Ma to znaczenie szczególnie po bardzo mocnych treningach aerobowych i przekroczeniu tzw. progu mleczanowego. Powoduje to, że wchodzimy w tzw. strefę beztlenową. Chodzi w tym o to, że mięśnie mogą prawidłowo czy najbardziej wydajnie pracować tylko wtedy, gdy właściwie funkcjonuje układ nerwowy. Współpraca z centralnym układem nerwowym jest konieczna do wykonania każdego ruchu ciała. Dlatego ważny jest odpowiedni poziom potasu, który zwiększa przewodnictwo nerwowe. Bardzo ważne jest też dbanie o nawodnienie organizmu. Nie tylko w okolicach treningu, ale zawsze. Luźne ubieranie się też ma spore znaczenie, ponieważ eliminuje zagrożenie występowania lokalnego niedotlenienia mięśni. Na przykład przez zaciasne spodnie czy zbyt mocno zawiązane sznurówki warto też zdjąć obcisłą koszulkę termogeniczną zaraz po treningu. Tak samo obcisłe skarpety, getry czy leginsy. Glukoza. Mięśnie do pracy potrzebują glukozy. Kiedy dostarczana jest odpowiednia ilość tlenu, spalanie glukozy jest kompletne. Lecz gdy krew nie nadąża z dostarczaniem tlenu, powstaje kwas mlekowy i jest odkładany w mięśniach. Zaczyna się wtedy trening w tak zwanym beztlenie. Szybko się wtedy męczysz. W czasie meczów piłkarskich, gdzie wysiłki są mieszane, bo są i przyspieszenia, i walka bark w bark, czy dłuższe sprinty, przepychanie, siłowanie itd., piłkarze często przekraczają próg tlenowy i ich aktywność staje się beztlenowa. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o treningi aerobowe lub aerobowo-siłowe, ale nie tylko siłowe, to trening beztlenowy to bardzo mocny trening ze sporą ilością przyspieszeń. Trzeba jednak przyznać, że taki trening daje dobre efekty. Dodam jeszcze, że kwas mlekowy jest zabierany z mięśni i razem z innymi zabranymi po drodze produktami przemiany materii wędruje z krwią do naszej wątroby, gdzie jest przekształcany w żółć. Żółć, czy też kwasy żółciowe, wędrują następnie do dwunastnicy, gdzie dość mocno pomagają w trawieniu ciężkostrawnych białek, np. pochodzenia zwierzęcego. Dlatego im większy wysiłek, tym większy apetyt i sprawniejsze trawienie. Kwas mlekowy w wątrobie jest też wykorzystywany przy syntezie glukozy, czyli przy produkcji glikogenu, który jest jednym z podstawowych paliw dla naszych mięśni. Glikogen jako podręczne paliwo odkłada się w naszych mięśniach oraz jako zapas w wątrobie, czyli jak widać wszystko nakręca się w stronę efektywnego trawienia, więc w dobrą stronę. Dobrym sposobem na zakwasy jest rolowanie z pomocą wałków. Przyspiesza regenerację poprzez usprawnienie przepływu krwi w mięśniach. W przypadku braku możliwości skorzystania z rolera, zastępczo można zrobić mocny masaż, tak aby poprawić przepływ krwi w przemęczonych partiach mięśni. Na koniec, domowe sposoby na zakwasy. Herbata z odrobiną sody oczyszczonej podobno ma właściwości odkwaszające. Naturalny sok pomidorowy pomaga uzupełnić niedobór elektrolitów. Napój izotoniczny, na przykład domowy, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, zrobiony z wody, szczypty soli i miodu. Uzupełnia elektrolity i pomaga zapobiegać skurczom. Podsumowując, im człowiek młodszy, tym lepszą ma regenerację i ogólne możliwości wzrostu. Po osiągnięciu apogeum swoich możliwości w wieku około 20-30 lat, z wiekiem powoli to spada i taka jest niestety natura życia. Jednak co dobre, nie ma tu sztywnych reguł. Na przykład dbający o siebie 50-latek, który uprawia sport od dziecka, dba o siebie, ma dobrą sytuację życiową, nie stresuje się głupotami, plus dodatkowo lubi swoje treningi. Może być w o wiele lepszej formie niż na przykład 20-latek, który całe swoje dotychczasowe życie przesiedział przed kompem w ciemnym i dusznym pokoju, jadł głównie śmieci i nigdy nie spróbował żadnej aktywności fizycznej. Plus podrobił sobie zwolnienie z WF-u. I tym zakończę. Zachęcam do komentowania i pytania. Do następnego. Cześć.